Witam Państwa. Tym razem mamy taki temat, który jest uzupełnieniem poprzedniego filmu. Otóż, co to jest Święty Graal? No, uważa się, że to jest kieluch Jezusa Chrystusa, który miał w czasie ostatniej wieczerzy i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy szukali go po całym świecie, tego słynnego Świętego Graala. No i dostałem też szereg telefonów na ten temat, szereg pytań. Także dziękujemy za maile. A więc no, trzeba było chociażby powiedzieć, co to jest ten Święty Graal. Co niektórzy autorzy filmów hollywoodzkich, to też tam gdzieś uważali, że Święty Graal to jest ktoś tam i tak dalej. Jakiś grobowiec i tak dalej. Ale no, trzeba się zastanowić właśnie nad tym, co to jest ten Święty Graal. Otóż ja, tak jeżeli chodzi o historię tego tematu, no sięga zeszłego roku. Mój kolega Grzegorz, z którym robiłem drzewa Edenu, ja go odwiedziłem w grudniu. To było na parę dni przed zamachem. Przedstawił mi grafiki, które tutaj Państwu też pokażę. Zresztą Państwo też, jak wbiją w internet energia Torusa albo Torus, no to będziecie mieć podobne grafiki i mniej więcej o to właśnie chodzi. Natomiast dostałem tutaj taki film uzupełniający, czyli nie tyle film, to był mail uzupełniający od kolegi Grzegorza, któremu Państwu przeczytam. Oczywiście treść tego maila będzie w opisie do filmu i chcę Państwu to przeczytać, żeby to było lepsze zrozumienie, jak i chcę później pokazać to na grafikach, które po prostu pokażą, czym to tak naprawdę jest ten Święty Graal. Że to jest kielich, no dobrze, to jest kielich, w porządku, ale w tym momencie jak zrobimy odpowiedni przekrój energii Torusa, to mamy się tego grale. A tak naprawdę w rzeczywistości to my go w sobie nosimy. No, ale przejdźmy teraz do tego maila, a później do grafik, a w końcu pokażemy bardzo pięknego gifa. No i dobra. To teraz przeczytam tego maila. Serce to czakra. Czakra to nic innego jak naczynie. Naczynie potrzebuje napełnienia. To jest ten graal. To graal jest naczyniem przedstawiono wszędzie jako kielich, wina albo krwi. Zasilający obieg kanałów dróg krwi w organizmie jako objaw życia. Ale spójrzmy na to inaczej. Napełnienie w sercu polega tylko i wyłącznie na energii Torusa. Nie do końca wynikuje ze swojej struktury i właściwości fizycznych. Ale z pól elektrycznych, które nie są wytworem samego ciała, chociaż z nim współistnieją. Tak jak w przypadku analizy doświadczeń pana Tesli, wszystkie zjawiska komunikacji są elektryczne, gdzie nośnikiem jest eter, przewodnik, można powiedzieć kabel elektryczny, z tym, że następuje to w biopolach. Co prawda, w naszym pojęciu wszystko związane z elektrycznością zostało sprowadzone do przedmiotów, które je zasila, jak żarówka czy komputer. Ale większość, jak nie wszystko, uzależnione jest od tej energii. Każdy silnik, który mógłby tworzyć turbinę elektryczną, pracuje wykorzystując energię eteru. Gdyby nie eter, nie byłoby możliwe korzystać z turbin wykorzystujących pola powstałe podczas ruchu cewek wokół rdzenia magnetycznego i tym samym uzyskiwać prąd elektryczny, który zasila nas, nasz osprzęt. Wtedy praca takiego silnika byłaby jałowa, bez efektu. Podobnie jest z sercem, ponieważ ono korzysta z etoru i ładuje się nim. Tworzy w naszym organizmie prąd elektryczny, zasila mózg i inne organy komunikacji pomiędzy nimi, kreując pole energetyczne, które nie jest polem elektrycznym, lecz polem bipolarnym, czyli strukturyzuje torusa. Torus jest siatką, oplata nasze organy siecią energii zbudowanej z powierzchni plazmowej, na którą ma wpływ napięcie ekwipotencjalne, tworzone przez wodę, a właściwie wywołanie tego napięcia jest działaniem wzbudzenia tej wody w nas. Za tym stoją minerały i tym podobne. Cały wachlarz konstrukcyjny organizmów podobnie ma się rzecz ze Słońcem, które wpływa na strukturę Ziemi i tworzy coś w rodzaju wyzwalacza,
kształtując tą energię w celu wymuszenia na biosferze życiodajnych aspektów fizycznych, czyli programuje nieudolnie nasze życie. Serce bije w pewnej częstotliwości. To jest częstotliwość serca kosmosu, czyli pałacu najwyższego, w którym zawarte jest źródło życia. Nie powinno się go zakłócać, nawet wysiłek fizyczny go zakłóca. Gniew, agresja, stres, strach i tak dalej. Graal polega na tym, że to źródło napełnienia napełnia nasze serce do działania życia. To tak gwoli maila. Teraz przejdziemy do grafik. I chcę tu Państwu właśnie to pokazać, te grafiki. O, teraz obrócimy. A, to przybliżymy i zobaczymy tutaj od początku, jak to wygląda. O. To, teraz ja tutaj powiększę. Proszę bardzo. Tak, mówiliśmy o tym, że to jest po prostu siatka. To są linie właśnie tej siatki. O, to już widzimy. To jest tylko jeden z tych elementów, a my go tutaj trochę żeśmy go zwiększyli. Teraz musielibyśmy go, przesuniemy go dalej. Zobaczymy dalsze. O, proszę bardzo. O, gdzie serce? Proszę bardzo. Ta siatka to jest właśnie to, co kiedyś Wiola w poprzednim filmie mówiła, 2,5 metra, tak? Proszę bardzo, to jest to właśnie ta siatka energetyczna dookoła nas. Tam jeszcze jest bardzo ważna kwestia wiązki energetycznej. O, i tutaj na tym, proszę bardzo, to jest ta wiązka energetyczna. Tak, to jest wiązka z pałacem. Z pałacu, tak. Z pałacu, tak. Wiązka, która łączy nas z pałacem. To jest właśnie ta wiązka. I mamy tutaj energię torusa dookoła nas, 2,5 metra. I tak dalej. W skali to jest mikro, to jest w skali mikro, bo w skali makro, no to zaraz obejrzymy to już na GIF-ie, ale na razie idziemy dalej. Pamiętajmy, że wiązka energetyczna wypełnia nasze serce. Serce ma te same wibracje, co pałac najwyższego. O, to są bardzo ważne myśli. I wtedy tworzy się właśnie wokół nas energia torusa. O, właśnie, to my to wytwarzamy wtedy. I teraz idźmy dalej, bo to jest nie tylko to. O, proszę bardzo, tutaj mamy też. Proszę bardzo. O, to mamy taką grafikę. I teraz proszę, zróbmy tutaj taki przekrój. Co nam wyjdzie? Kielich. Kielich nam wyjdzie. Nic innego nam. To właśnie jak przetniemy tą dętkę, że niektórzy to nazywają taką dętką, ta energia torusa, to dętka. No i przetnie się, zrobi się przekrój, o właśnie w ten sposób. To nam wyjdzie co? To nam wyjdzie kielich. Właśnie święty Graal. Którą powinniśmy wypełniać, ten kielich powinniśmy wypełniać energią z pałacu. Żeby częstotliwość była ta sama i żeby dbać o tą częstotliwość. O, może tak. Dobra, teraz idziemy dalej. Co tu mamy? Proszę bardzo, dalej to samo. Podobna grafika. Jak najbardziej. Widzimy siateczkę. Tutaj też wyraźnie widać ten kielich. Tak, i tutaj tak. Zaraz dojdziemy też do tego GIF-a. No, proszę bardzo, to jest kielich. Jak robimy tutaj przekrój przez tą energię, przez tą dętkę, no to co nam wyjdzie? Kielich, proszę bardzo. I teraz idziemy dalej. Teraz już może pójdziemy. Zaraz zobaczymy, czy to jeszcze coś jest. O, co to jest? Reaktor jądrowy. To też jest fuzja. Jak najbardziej energię torusa. Proszę bardzo, nad kształtem pasuje z grubsza. Reaktor atomowy. O, nic innego. Proszę bardzo. No i teraz tak. No i tutaj już z grafiki chyba to już wszystko. Teraz pójdziemy do GIF-a. Proszę bardzo, to zrobię. Weźmiemy tego GIF-a. Tak. O, jest. O, jest GIF. Proszę bardzo. GIF. To jest GIF. Właśnie, proszę bardzo. Ten GIF tutaj przybliżymy. To jest ten GIF. Tak to właśnie wygląda. Aktywna energia torusa. I teraz tak. Tu mamy ten kielich. Proszę bardzo. O, tu. Gdzie?
Przybliżyłeś, tak? Tak, tak, jest wszystko jest przybliżone. Proszę bardzo, to jest właśnie torus i tutaj mamy ten kielich. I co tutaj jest? Tutaj, jeżeli w skali mikro to nasze serce, a w skali makro to mamy tutaj jest centrum pałacu. To jest pałac. Tu, w tym miejscu, tu gdzie jest kursor, a gdzie tutaj macham kursorem, o, to jest centrum pałacu. To jest. A i w tym momencie torus wypełnia środek, całe wnętrze ziemi, gdzie mieszkamy. I to już jest też właśnie dalszym skutkiem, no już tam kwestia, dlaczego tak, a nie inaczej przebiega światło w atmosferze, co kiedyś tłumaczyłem. Proszę bardzo, tutaj właśnie to jest to centrum. Dlatego ten grad tak naprawdę i nasze serce, i jagi, centrum pałacu. Święty Graal. No na GIF-ie widać, jak pięknie ta energia pracuje. Tak, to ona właśnie pracuje. Tu dookoła nas 2,5 metra, jagi po prostu od pałacu po ścianę ziemi. To chyba byłoby na tyle. Ja bym jeszcze chciała dodać, że proszę się nie gniewać, bo robimy film tuż przed świętami. Aha, no właśnie. Tak zwanego Bożego Narodzenia. Proszę nie mieć żalu, że nie składamy Państwu życzeń, ponieważ tego święta nie uznajemy. Jest to święto Narodzenia Słońca. Tak jest, Narodzenie Słońca. Tak, Słońce Niezwyciężonego. To jest święto. I poprzednio mówiłem o tym, że wiesza się tam, robi się choinkę, tak? I temu chomorki się. To było co? Czyli ustawienie choinki było ku czci na pamiątkę faktu buntu, tak? Buntu w czasie Złotej Ery. Natomiast to święto, które teraz zaraz nam tu wpadnie, to święto, które no, miliony ludzi na ziemi obchodzą, to jest na pamiątkę ustanowienia przez diabła Słońca, żeby roztopił epokę lodowcową i robił to na biegu. I właśnie to chcielibyśmy Państwu tak dość tutaj zaznaczyć, czyli mamy Świętego Graala, no i mamy tak zwane Narodzenie Słońca, czyli to święto 24, 25, jest dokładnie 25 grudnia każdego roku, to jest na pamiątkę tego wydarzenia, kiedy diabeł był zmuszony po zlikwidowaniu jego cywilizacji, został zmuszony ustanowić, zamontować promiennik Słońca, w ten sposób Słońce, aby roztopić pogrom jego cywilizacji. Dzisiaj Słońce się zatrzymało i ono będzie aż do 25 grudnia, jakby nie będzie zmieniało równoleżnikowo swojej pozycji po prostu. Tak. Mimo, że parę dni będzie tutaj mijać, nie? Święta te tak zwane Bożego Narodzenia to jest nic innego jak przesilenie słoneczne. Niemniej jednak my na każdy dzień życzymy Państwu, ogólnie na każdy dzień Waszego życia, obfitości, dużo miłości. Zachęcamy do uruchamiania pola serca i wszystkiego najlepszego. Niezależnie od świąt oczywiście. Tak jest, bez względu na to tutaj, bo wiadomo, na święta trzeba uważać. One zawsze mają swój podtekst. No i właśnie to chcieliśmy Państwu powiedzieć. Także dziękujemy. Z naszej strony to wszystko. Dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Na pewno już po tych świętach przesilenia.